Wojny, konflikty, afery. Zazwyczaj człowiek tego unika, ale są tacy ludzie, którzy mają potrzebę, żeby udać się do centrum wydarzeń, po to, żeby to relacjonować i pokazać światu. Dziennikarz. Wspaniały zawód. Wciąż wierzę w to, co robię. Twierdzę, że to jest misja, bo dziennikarze mogą zmieniać świat. Mogą sprawiać, że ta rzeczywistość dookoła nas jest trochę lepsza. Ale z reguły o zawodzie dziennikarza myślimy trochę inaczej, niż wygląda on w rzeczywistości. O dziennikarzach myślimy jako o ludziach takich statecznych, poważnych i eleganckich. No a kulisy tej pracy bywają zupełnie inne. Troszkę wieje, pogoda się zmieniła. Nawet wiem, z czego to może wynikać, bo sama rodzinie opowiadam zaledwie 1/3 historii, które mi się naprawdę przydarzają. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam dziennikarza, o którego bliscy martwią się bardzo często. Nie tak dawno temu widzowie mieli szansę zobaczyć, jak podczas łączenia na żywo, tuż nad jego głową, przelatuje rakieta. Jeden z najbardziej cenionych i szanowanych dziennikarzy śledczych w Polsce. Od 17 lat związany ze stacją TVN. Korespondent specjalny Faktów i szef zespołu projektów specjalnych w TVN24. Autor zaangażowanych materiałów, za które otrzymał łącznie aż 3 prestiżowe nagrody dziennikarskie Grand Press. Laureat Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego oraz Nagrody Newsweeka imienia Teresy Torańskiej, a także przyznawanego przez środowisko dziennikarskie Mediatora. Całą Polskę poruszyło jego śledztwo dziennikarskie i reportaż o śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. A gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, na bieżąco relacjonował sytuację z linii frontu. Tata 2,5-letniego Janka. Wojtek Bojanowski, rocznik 1984. Jakie trzeba mieć cechy, jaką trzeba mieć konstrukcję, żeby jeździć w centrum konfliktów zbrojnych, żeby relacjonować największe tragedie, żeby zajmować się dziennikarstwem śledczym? My czasem się tak metkujemy na potrzeby marketingowe. Jestem reporterem wojennym. O, kochana, byłem na jednej wojnie, chcesz zobaczyć moją bliznę? To jest, rozumiesz... Ale to bardzo seksowny zawód. Nie, super seksowny, nie? Ale robisz tym wrażenie na kobietach? Na tobie robię. To pytanie jest tendencyjne. Trzeba się wszystkim interesować. Mi się wydaje. Żeby być dziennikarzem, trzeba się różnymi rzeczami jarać, trzeba się różnymi rzeczami interesować. Musi cię świat dziwić i musi cię świat, nie wiem, trochę niepokoić. Musisz... Właśnie, pielęgnować w sobie to takie dziecko i te różne i takie zajawki. I tę ciekawość. Ty to zachowałeś, tak? że i w swojej pracy, i o ile cię poznałam prywatnie, ty po prostu jesteś cały czas ciekawy, głodny doświadczeń, tak? A z doświadczania jest dopiero doświadczenie, tak? To jest jakby taki ciąg, który musi nastąpić. W 100% się zgadzam z tym, co powiedziałaś o tej ciekawości. I ja bardzo to w sobie pielęgnuję i staram się tego nie zabijać. No i też jak patrzę na Janka i jakoś jego oczami... Ile Janek teraz ma lat? 2,5 roku. Wspaniały czas. Idealny. I to jak widzę, jak on się potrafi zafascynować wszystkim, że nie wiem, nagle idziemy sobie przez park, jest jakiś tam ślimaczek i możemy się zatrzymać i oglądać tego ślimaczka. On tak się... Myślę sobie, że teraz jest bardzo popularne mindfulness. Takie skupienie się na tylu pięknych rzeczach, które są dookoła nas, których nie zauważamy, bo gdzieś biegniemy, bo gdzieś jesteśmy online cały czas, bo coś planujemy i tak dalej, i tak dalej, a no, ten świat się dzieje tu i teraz. I myślę sobie, że dla mnie nie ma nic takiego bardziej też uziemiającego, bo to czasem w tym pięknie trzeba też
pieluchę zmienić, albo coś zrobić do jedzenia. To też jest piękno codziennego życia. To też jest piękne, ale, ale takie bardzo grounding, takie uziemiająco jakby stań, możesz bujać sobie w obokach, ale nagle to cię zmusza do tego, co dla mnie jest dosyć dużym wyzwaniem, żeby nie bujać tak bardzo w obokach, ale jednak nie jestem mistrzem twardego stąpania po ziemi wbrew pozorom. No nie powiedziałabym, że wbrew pozorom, bo to raczej widać. Okay. Czy ty odbierasz to, że jakbyś żył trochę w dwóch światach? Że masz ten świat, gdzie ścigasz złoczyńców, jakkolwiek to brzmi, że relacjonujesz tak. wojnę, tak. Że dotykasz tej najgorszej, najciemniejszej strony ludzkiej natury. Mhm. Rzucasz na to światło, ujawniasz. Tak. Twoje materiały zmieniają świat. Właśnie uważam, że to jest najpiękniejsze w dziennikarstwie. Mówię chociażby o sprawie Igora Stachowiaka i o wszystkim, co tak. nastąpiło potem, po 2016 roku. Mhm. To miało naprawdę wielki wpływ. I, tak. i to jest chyba... No, ja po to zostałam dziennikarzem, żeby czuć, że mam wpływ na ten świat. I to jest ryzykowne też, wiesz. To jest ryzykowne, bo jak będziesz sobie myślała, że tak bardzo zmieniasz ten świat, on się jednak nie będzie zmieniał. Mimo tego, że najlepiej jak możesz, całe serce włożysz w to, żeby relacjonować wojnę, a ona cholera jasna dalej będzie trwała. I dzisiaj dalej będą spadały tamte pociski. I myślę sobie o szpitalu, który widziałem, gdzie na oddziale położniczym leżą kobiety, spada gdzieś obok bomba i takie duże kawały szkła wbijają się kobietom w 7 miesiącu w rękę, nogę, brzuch i tak dalej. I one są tylko ranne. I jak sobie pomyślisz o tym, że najlepiej na świecie staram się zrobić, co tylko w mojej mocy, żeby to relacjonować, a mimo tego to dalej się będzie działo, to można naprawdę mieć problem, żeby sobie z tym poradzić. Rozmawiałam kiedyś z Ewą Ewart, która powiedziała mi, jak bardzo była sfrustrowana po wystąpieniu przed Kongresem Amerykańskim, kiedy ujawniła fakt, że na terenie Korei Północnej są obozy koncentracyjne, kiedy pokazała skalę w ogóle odczłowieczenia, w jakim żyją ci ludzie i kulisy tego reżimu. I mówiła mi, że była przekonana, że to zmieni świat, że ludzie zobaczą, że ludzie zrozumieją, że to sprawi, że nareszcie zostaną podjęte rzeczywiste działania. I to się nie wydarzyło. Właściwie nic się nie wydarzyło do dziś. No to jest chyba największy dramat. Jak dużo, długo na czymś pracujesz i liczysz i się nie dzieje nic. A na przykład to, co mnie strasznie jakoś tak poruszyło i wzruszyło, to pamiętam, jak kiedyś materiał taki zrobiliśmy Niech toną, o ludziach, którzy na pontonach próbują się przedostać z północy Afryki do Europy, w jakiejś takiej malutkiej miejscowości, domu kultury, było spotkanie, w większości przyszli starsi ludzie, po 60, po 70, był taki pokaz tego materiału i potem rozmowa. I panie 80-kilkuletnie, takich chustkach czasem na głowach, mówią, o ja to w ogóle nie myślałam, że to są też tacy fajni ludzie. I ja sobie w ogóle nie myślałam, że jak oni tutaj do nas przypływają, że ta dziewczynka taka z tymi pomarańczowymi włosami, kurczę, to ja dobrze życzę, żeby się tam w tej Francji to jakoś udało i tak dalej. Bardzo to lubię powtarzać, że mam w sobie taki miernik, taki wkurzomierz, mówiąc delikatnie, który... Jak coś mnie wkurza, to on robi tak i jestem wkurzony. Bo coś się dzieje takiego, co mnie wkurza. Tak mnie wkurzała sprawa, nie wiem, Igora Stachowiaka. Tak mnie wkurza to, że dzieci, zanim się nauczą mówić, to toną w tym Morzu Śródziemnym na przykład. Albo trafiają do jakichś, nie wiem, obozów i tak dalej. Strasznie mnie to wkurza. Jak coś mnie wkurza, mnie, to wydaje mi się, że to ma pewien potencjał wkurzenia też kogoś innego. Jeśli będzie 5 osób i jeszcze 5 i te osoby przekażą to kolejnym, to tak. w tym jest ten potencjał. Natomiast powiem ci też, że ja się mierzyłam sama z ogromną frustracją w mojej pracy, bo nie pozwalało mi to spać, że emituję ten materiał, wypuszczam go w świat, a potem no właściwie co dalej. Tak. I dlatego założyłam fundację Unaweza. I dlatego postanowiłam, że nie chcę stawiać kreski, że tak dotąd jest zawód dziennikarza. Ja chciałam robić coś dalej. Chciałam być w kontakcie z tymi bohaterkami, bohaterami i chciałam coś robić dalej. Stąd fundacja Unaweza. Więc tę moją złość, domyślam się, że używając tego określenia użyłeś eufemizmu, to moje wkurwienie, moje na maksa wkurwienie po prostu przekułam w działanie. Ale zapytam cię w związku z tym, gdzie uważasz jest granica w ogóle etyki dziennikarskiej, tak? Gdzie jest taka granica
ingerowania, angażowania się w życie swoich bohaterów. Jak uważasz? No do dzisiaj bardzo dużo mam kontaktu z różnymi swoimi bohaterami, ale jedna jest taka naprawdę mocna historia. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki Hubert H., znieważyciel prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oto Hubert H., 30-kilkuletni mężczyzna w kryzysie bezdomności, pod wpływem alkoholu. Ja, prezydent Kaczyński, przeklinał i obrażał prezydenta Kaczyńskiego. Przechodził akurat patrol policji i jest taki przepis cały czas w Polsce, że można znieważyć głowę państwa. Został zaproszony do programu Tomasza Lisa, wielkiego, gigantycznego programu z publicznością, gdzie najwięksi politycy. I nagle ten Hubert H. znajduje się w centrum tego medialnego zamieszania. I myślę sobie, Boże, co to za wspaniała reporterska sytuacja, gdzie teraz, tak jak każdemu z gości tego wielkiego show, zapewniono bezdomnemu Hubertowi H. nocleg. Przez to, że przyjechał do programu, to na jedną noc będzie spał sobie w hotelu jakimś, za który zapłacą producenci tego programu. No i wpadłem wtedy na taki pomysł, trochę rzutem na taśmę, żeby spędzić z nim tą noc w tym hotelu. Wysłuchać jego historii, jak się tam znalazł i tak dalej. No i udało się. Narąbaliśmy się, wypiliśmy tam flaszkę z tym Hubertem. I opowiedział mi historię swojego życia, ale wydawało mi się, że ta historia jest niepełna. I wtedy sobie to zaplanowałem, że to będzie taki pisany reportaż, który został opublikowany w Newsweeku lata temu. Dwie noce z Hubertem H. To znaczy, w tym dziejowym momencie, kiedy on występował u Tomasza Lisa w programie, spędziłem z nim tą noc w tym hotelu i chciałem drugą noc spędzić tam, gdzie on codziennie sypiał, czyli na dworcu w Katowicach. Więc umówiłem się z nim. Pojechałem na dworzec w Katowicach, gdzie chciałem się przekonać też, co zrobił, bo dostał jakieś pieniądze za ten występ. To już mi się wydawało trochę kontrowersyjne. No ale okej. Okay. Dostał 3000 zł. Byłem ciekawy, co się stało z tymi pieniędzmi. Więc Hubert włosy na blond sobie zrobił. Poszedł do fryzjera. Kupił sobie nową skórzaną kurtkę i zrobił na dworcu imprezę, jakiej świat nie widział. Nakupił alkoholu, wszystkiego i bęk. Nie ma już 3000 zł. On mnie zapoznał od razu ze swoimi dwoma kumplami. Graliśmy, pamiętam, w jakieś takie flipery, piłkarzyki i tak dalej. Oni też mi pokazywali już takie metody, bo widzisz tego typa tam na tym parkingu? No to patrz, idę do niego, da mi teraz piątkę, nie? Zakolegowałem się z Hubertem i z dwoma jego takimi najbliższymi przyjaciółmi. I zbliża się Wigilia. Ja sobie myślę, jak tu nie zaprosić na tą Wigilię tej ekipy? Jest ten pusty talerz przy stole. Taki symbol i tak dalej. Tak. Czemu on nie miałby być jakby zajęty? Umówiłem się z nimi, z całą tą trójką, że będą czekali w noclegowni i widok tych trzech facetów w wyprasowanych białych koszulach, w pięknych garniturach, po prostu najlepsze ciuchy, jakie tam udało im się zdobyć, stali, czekali na nas. Zabraliśmy ich do Knurowa, do tego. Na początku było tak dosyć dziwnie, ale po prostu za chwilę to się tak wszystko rozkręciło. I to była jedna z fajniejszych Wigilii, jakie pamiętam. To jest strasznie trudne, chyba wiesz o tym doskonale, żeby oddzielić to życie nasze zawodowe, reporterskie od tego życia, które się toczy. Jak jestem Wojtkiem i takim Wojtkiem człowiekiem, to wtedy nie ubieram się w ubrania robocze. A mam ubrania robocze też. I nawet wziąłem tutaj, że ci to pokazać, że to a ja zakładam kurtusie, to już jestem reporterem w tej kurtusi. Już trochę nie mam, no już jestem, wiesz, trochę innym gościem w tej kurtusi. Nie? Już jestem tym dziennikarzem, jestem z tym jakby, wiesz, całym setupem i tak dalej. Jestem już bardziej tym reporterem, ale też nauczyłem się tą kurtkę ściągać, jak przychodzę do domu, żeby nie być cały czas tym reporterem. I muszę ci powiedzieć, że z tymi rolami miałem na przykład taki problem w pewnym momencie, że jak przyjeżdżałem do jakąś uroczystość rodzinną albo do Knurowa na, nie wiem, rocznicę ślubu moich rodziców, wszyscy widzieli mnie tylko w tej kurtce. Wszyscy widzieli mnie tylko jako dziennikarza. Bo każdy widział, że o, Wojtek, byłeś tam, jak to było, jak coś i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślałem, cholera jasna, jestem też człowiekiem.
Dlaczego was nie interesuje ja jako człowiek w ogóle? Ja wiem, że to jest atrakcyjne. Ja wiem, że widzieliście fakty, widzieliście, nie wiem, niech coś tam relacje. I to jest fajne. I w ogóle macie poczucie, że mnie znacie. A nie znacie mnie. I też nie wiecie do końca, co u mnie słychać. Bo z jednej strony jestem tym reporterem, który musi być super profesjonalny, który musi też, no nie wiem, czasem tam czymś się wzruszy, nawet zdarza mu się prawie popłakać na antenie i tak dalej, ale jednak ma swoją tą rolę, jest dziennikarzem. A też z drugiej strony no ja mam jakieś swoje życie, nie? Które no, bardzo się z tym przeplata, ale toczy się jednak równolegle do tego. I miałem taki moment, gdzie miałem naprawdę z tym problem, że wszyscy widzieli we mnie tylko dziennikarza. A ja bardzo chciałem, żeby ktoś widział we mnie też człowieka po prostu. Porozmawiajmy o Wojtku Człowieku. Mhm. Mimo twojego stroju służbowego. No dobra. Jaką się płaci cenę? No dużą. Jaką? Jak dużą? Bardzo dużą. Nie wiem, no zdarzały mi się takie tygodnie nie wychodzenia z łóżka przez tam jakiś dłuższy czas. No ja się leczę na depresję i korzystam z terapii. Kiedyś już też jakoś tam intensywnie teraz wróciłem do tego. To jest też taki element dosyć chyba naturalny, że niektóre rzeczy trzeba przeżyć. Trudne rzeczy też trzeba przeżyć. Znaczy my w dzisiejszym świecie, w którym wszystko jest takie fajne, kolorowe, szybkie, tak, wszyscy są piękni w gazetach, na Instagramie, na okładkach. Wszyscy mają lepsze i ciekawsze życie niż my, prawda? Absolutnie. Wszyscy są tacy zadowoleni. Wszystkim tak wszystko dobrze idzie. Wszyscy mają same sukcesy. Wszyscy mają wspaniałych partnerów, partnerki, cudowny seks, wspaniałe jedzenie i cudowne wakacje. I zero problemów z dziećmi. Żadnych. I myślę, że w tym świecie dzieją się rzeczy trudne. Wszystkim nam. I jak relacjonujesz wojnę, to może trudniejsze, ale nie przesadzajmy, ale też dużo rzeczy trudnych cię spotyka w życiu, bo ktoś bliski zachoruje, coś ci się posypie gdzieś tam w życiu rodzinnym, coś ci się nie uda. I myślę sobie po prostu z jakimś takim doświadczeniem, że niektóre rzeczy trzeba po prostu przeżyć. A po jakichś stratach, jak coś stracisz, co jest ważnego dla ciebie, to trzeba przeżyć po prostu żałobę. Taką, jak taką staromodną żałobę. Myślę sobie, że kiedyś w ogóle mieszkaliśmy w wielopokoleniowych rodzinach, w szczególności w Knurowie. Obcowaliśmy na co dzień z cierpieniem. Bo babcia była chora i umierała. Albo dziadek był chory i umierał. Albo ciocia, albo ktoś. Nie byliśmy tylko wszyscy otoczeni tymi pięknymi, młodymi, wspaniałymi ludźmi, którzy piją latę na sojowym mleku na Placu Zbawiciela i na pięknych, nowych laptopach myślą, jak tu projektami różnymi podbić świat. Tylko mieliśmy kontakt z ludźmi młodymi, starymi, chorymi i mieliśmy kontakt ze śmiercią. A dzisiaj tą śmierć tak bardzo od siebie oddalamy i tak bardzo nie chcemy jej widzieć, i tak bardzo nie chcemy mieć jej blisko siebie, no to nagle nie jesteśmy z tym oswojeni, bo tak bardzo się od tego dystansowaliśmy, oddalaliśmy, tak bardzo nie chcieliśmy tych trudności, tego cierpienia. Pamiętam, jak moja babcia chorowała i mój tata się nią zajmował, ona miała odleżyny. On codziennie przyjeżdżał i codziennie tam zmieniał jej pieluchę, codziennie z nią gadał. I tak, kurczę, patrzyłem z takim podziwem na mojego tata. Myślę sobie, czy to jest gość. Musimy po prostu niektóre rzeczy przeżyć. Ty pytasz mnie o to właśnie, jaka jest cena tego. Ja mam w głowie cały czas obraz Igora Stachowiaka, to nagranie, które widziałem setki razy, jak on jest torturowany w tej toalecie. Mam przed oczami obraz z miejsca, gdzie został zestrzelony samolot MH17, takie pole słoneczników, ciała, które spadały 11 tysięcy metrów i pęd powietrza zdziera ubrania kobiety, dzieci, mnóstwo tych ciał, takie pole słoneczników, świeci słońce i takie nagie ciała. Niektórzy, którzy byli przypięci pasami podczas lotu, to jeszcze w fotelach, laptopy, które ludzie mieli na kolanach, jakieś takie walizki z rzeczami, taki bagaż podręczny. I to wszystko rozwalone. No więc ja mam te obrazy przed oczami. Raczej ich nie wygumkuję. I raczej myślę sobie, że po prostu świat taki jest. Natomiast to, czego się jakoś uczę i to, co próbuję robić, to jest tak
to jest szukanie też tych wszystkich momentów, w których świat jest dobry i piękny, bo on jest również dobry i piękny. On nie jest tylko straszny, nie jest tylko przerażający, to nie są tylko te ciała, to nie są tylko te tortury, to nie są tylko dzieci zakrwawione, które miały matką na rękach, chociaż powtarzam, dzisiaj to też się dzieje na Ukrainie. Dzisiaj, kiedy państwo oglądacie ten podcast, czy go słuchacie, takie rzeczy się dzieją. Nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie dzieje się mnóstwo rzeczy strasznych. Natomiast jest taka bardzo prosta zasada, że jak spada ciśnienie w samolocie, to najpierw trzeba maseczkę założyć sobie, a potem dopiero swojemu dziecku. Bo jak stracimy sami przytomność, to już temu dziecku też nikt nie będzie mógł pomóc. Więc myślę sobie, że żeby móc coś zrobić wartościowego czy dobrego dla innych, trzeba też umieć tą maseczkę założyć samemu sobie. To znaczy w sytuacji, kiedy spada ciśnienie i świat się wydaje taki strasznie zły, to warto zadbać o siebie samego. Warto sobie, sobą samym się zaopiekować, bo jeśli zwariujemy albo pogrążymy się w depresji, albo przestaniemy funkcjonować, to nie będziemy mogli zrobić już nic fajnego, wartościowego i dobrego. Więc jakaś taka elementarna troska o siebie to jest też wyraz troski o innych. Ja mam taki rytuał, że wstaję sobie rano, idę jakieś słoneczko, tylko robię tam trochę jakichś wygibasów, jakąś delikatnej tam gimnastyki, powitanie słońca, whatever, posiedzę sobie chwilę na tym słoneczku, zrobię sobie kawę, zmielę sobie, posiedzę. Czasem tak nie jest, bo czasem muszę wybiegać już do pracy, ale choćby trochę takiego czasu dla siebie, to czuję, że zrobiłem dla siebie coś dobrego. Ułożyłem sobie myśli, nie wbiegłem już od razu w cały ten taki kołowrót, w którym funkcjonujemy. I do tego bym zachęcał. Znaczy, żeby w ogóle w tym trudnym momencie, w którym teraz jesteśmy, dbać o siebie. Przeszliśmy wszyscy taką zbiorową traumę pandemii, COVID-u, zamknięcia, lęku o to, co będzie z nami, co będzie z naszymi najbliższymi, co to w ogóle jest ten wirus, czy ja od tego umrę, czy skoro już mam gorączkę, mierzę sobie puls oksymetrem na palcu, ile mam tlenu we krwi, czy to za chwilę już przyjadą ci w tych kombinezonach, wezmą mnie do takiego tunelu i potem będę dusił się, umierał. Wszyscy o tym świadomie bądź podświadomie myśleliśmy. Myśleliśmy, czy to nie dotknie naszych bliskich. Więc to jest zbiorowa trauma, którą mamy. To samo wojna, która jest tuż za naszą granicą. TVN24 miała najwyższą oglądalność w swojej 20-letniej historii. I ludzie byli przyssani do telewizorów. Chcieli się dowiedzieć, co się dzieje i co może ich czekać. Dlatego, że się bali, że te czołgi, które jechały z Białorusi do Kijowa, zaraz ten Kijów pewnie rozpieprzą i pojadą w stronę Polski. Że te rakiety, które spadały czasem niedaleko 20 kilometrów od polskiej granicy, za chwilę zaczną spadać na polskie miasta. Dosyć długo odpowiadając na twoje pytanie, jak ja sobie z tym radzę, no to jest też taka siła napędowa, że robimy coś ważnego, że robimy coś istotnego, że jesteśmy w miejscu, gdzie naprawdę dzieje się historia i że my możemy, mamy ten przywilej, żeby o tym mówić w sposób odpowiedzialny, ale też taki, no bo po to tam jesteśmy, no bo dzisiaj na wojnie jest tak, że każdy ma w kieszeni telefon, więc to już nie jest konkurs polegający na tym, kto będzie miał najlepsze ujęcie z frontu i tak dalej, bo tych ujęć każdego dnia jest 100 tysięcy. Bo każdy telefonem nagrał, że tu spadła rakieta, tu wjechał czołg. Ja tam jestem trochę po to, żeby oczywiście rzetelnie to zrelacjonować, ale też trochę opowiedzieć i pokazać, jak tam jest. Bo mamy agencje Reutersa, IPTN, mnóstwo agencji, które zatrudniają ludzi na całym, i mają mnóstwo materiałów. Więc ta telewizja spokojnie tak by sobie działała, pokazując tylko te materiały, które przychodzą z agencji. Ten wysiłek z wysyłaniem na miejsce reportera, mnóstwo spalonego paliwa w samochodzie, czy lotniczego w samolocie, cały ten sprzęt, cały ten wysiłek, pot nasz, czemu to ma służyć? Znaczy, jak ja się zastanawiam, czemu to ma służyć, to ma służyć temu, żeby na przykład zrobić w faktach drugiego czy trzeciego dnia wojny, takie wejście z tego tunelu metra, gdzie ja byłem zaskoczony tym, jak ludzie zabierali w popłochu to, co tylko mogli ze sobą. I była taka dziewczynka, która miała 3 szczury.
jednego czarnego, drugiego białego, trzeciego szarego. I myśmy tam przyszli, przygotowaliśmy się do tego wejścia i ona strasznie chciała mi pokazać te szczury, że ma czarnego, białego i szarego i w ogóle na maksa. Ja mówię, słuchaj, to zrobimy tak, pokażemy, że masz te szczury trzy. Myślę, że dla kogoś to miałby trochę poczuć, jak tam jest i trochę mieć empatii, to zastanowienie się, co ja bym wziął, gdyby teraz nagle musielibyśmy skończyć tą rozmowę, bo zacząłby się nalot na Warszawę. Ja mam tu w tej torbie swoją jeszcze jeden sweterek, jedną kurteczkę. Nie wiem, co ty masz. Nie wiem, co wszyscy tutaj mają, ale musielibyśmy coś zabrać. Myślę, że być może wzięłabyś swoje dwa koty. I z tymi kotami być może pobieglibyśmy do stacji metra tutaj w Warszawie i siedzielibyśmy tam przez tydzień i myślelibyśmy, kurczę, tym kotom może trzeba było wziąć coś do jedzenia i tak dalej. I tam byli ludzie, którzy na różnych stacjach, na karimatach, na jakiejś tam pościeli i tak dalej, siedzieli z tym wszystkim, co im się udało szybko zabrać. Te szczury, mnóstwo psów, kotów, a rozmaite zwierzęta, jakieś gady, no, kto tam coś mógł, to po prostu brał do tego, więc no znowu, idąc za taką swoją dziecięcą ciekawością i też tym, że skoro mnie coś dziwi, to może kogoś zdziwi i być może dla kogoś będzie ciekawe, to dla mnie pokazanie, że wojna na Ukrainie wygląda tak, że jest mnóstwo osób ze zwierzętami domowymi w metrze, to jest taki obrazek wojny, której nie zawsze pokaże agencja informacyjna, która się skupia na faktach, na wypowiedzi prezydenta Żeleńskiego, na ruchach wojsk i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tam jedzie reporter, to oczywiście z tryliarda powodów, ale dla mnie też z takiego prostego powodu, żeby szczura czarnego, białego i szarego pokazać światu. Ale nie każdy reporter, Wojtek, bo widzę relacje wielu reporterów i to są bardziej relacje o reporterach na wojnie. O tym, że mają kamizelkę odłamkoodporną, kuloodporną, hełm. Skupieni są na istocie wojny, a nie na człowieku. A to, co bardzo cenię w twoich relacjach, nie wiem, czy pamiętasz, napisałam do ciebie zresztą wtedy, tak, żeby podziękować ci za te relacje, które ty przygotowywałeś z Ukrainy. Bo to były relacje o człowieku. To były relacje o tych detalach, o tych szczegółach, które tworzyły dla mnie prawdziwy obraz tego, czym jest wojna dla każdego z nas, dla przeciętnego człowieka. I myślę, że te relacje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem z jednej strony dlatego, że po raz pierwszy od bardzo dawna doświadczamy tej wojny tak blisko, bo wojny przecież toczą się wszędzie na świecie wciąż, teraz także, ale też dlatego, jak ty to robiłeś. Bo tam było naprawdę miejsce na opowieść o ludzkich losach. Ja znowu naprawdę się kieruję takim najprostszym wskaźnikiem, że jeśli mnie coś poruszyło, to ja czuję, o wow, to mnie poruszyło. Więc ja jestem trochę w takich miejscach jak Ukraina czy różnych innych, w których byłem. Mam taki swój jakiś taki radar nastawiony na różne rzeczy, na różne też emocje po prostu, które do mnie przychodzą. Ja pamiętam, jakbyśmy jeździli po tych stacjach metra. Boże, czy tu będzie zasięg, czy tu facet nazywali. I to oczywiście jest 18.50 i jest 18.55, a o 19 się to wszystko zaczyna. 19.02 mamy wetowe. Więc to wszystko się dzieje w jakiś taki, to ja mówię, kurwa, zrobimy tutaj. No i nagle się pojawia ta dziewczynka z tymi szczurami. I to jakoś tak wszystko wymaga jakiejś decyzji i czasem jednak wymaga odwagi. I super, jak się udaje. Bo ja pamiętam, że wtedy Grzesiek Jęczajowski po tym wejściu mówi, o stary, to było w ogóle super, nie? Świetnie, że coś takiego zrobiłeś, że się zdecydowałeś. Dla mnie klucz jakiegoś opowiadania o tym wszystkim to jest szukanie takich ludzkich elementów, bo jest nam je łatwo zrozumieć. Branża, w której my pracujemy, to jest broadcasting. Broad, czyli szeroko, a nie narrowcasting. Narrowcasting byłby, gdybyśmy mówili tylko do ekspertów, używali języka jakiegoś takiego eksperckiego. My mówimy broad, szeroko do ludzi. Więc musimy mówić w taki sposób i takim językiem, żeby szeroko do tych ludzi trafić. Tą ceną, którą się płaci za bycie blisko różnych wydarzeń, jest to, że ciebie nie ma wtedy z twoimi bliskimi. To prawda. No, to prawda. I mam też sporo refleksji na ten temat. Jakich? Myślę o tym z jakimś żalem, ale jak sobie myślę, że nie wiem, planujemy weekend majowy, że pojedziemy na Półwysep Helski popływać, gdzieś tam umawiamy się i tak dalej. A nagle się okazuje, że nie wiem, 30 kwietnia jest w Nepalu trzęsienie ziemi, można tam pojechać z
strażakami, akcja ratunkowa, ratujemy w nocy, zszywamy rany, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i tak dalej. Zawsze sobie myślałem, że lepiej jest zszywać te rany razem z tymi strażakami, bo to jest takie w ogóle super, ale z drugiej strony myślę sobie, że w jakimś natężeniu piąty weekend majowy, kiedy się nie ma, albo 17, jakaś sytuacja, w której siedzisz sobie wieczorem w domu, albo nawet leżysz już w łóżku i nagle dostajesz powiadomienie, że o, coś wydarzyło się w Paryżu, jakiś tam wybuch koło stadionu. Ale tam wybuch koło stadionu. To 10 minut przewracasz się na drugie, bo dostajesz drugie powiadomienie, że jeszcze strzelanina jest w Paryżu. Dostajesz trzecie powiadomienie, że jeszcze jest kolejna strzelanina w Paryżu. Właściwie bez słów zaczynasz się, wstajesz i zaczynasz się ubierać i pakować. Już patrzysz, sprawdzasz lot, już dzwonisz do producenta i o tej 20 tam drugiej już wychodzisz z tego łóżka i się pakujesz i lecisz, bo właśnie są te zamachy poważne w Paryżu. I nie macie tydzień. Masz w ogóle poczucie misji, masz poczucie, że robisz coś ważnego i tak dalej, i tak dalej. A równolegle się toczy zwykłe życie. Były takie dwie sytuacje dla mnie życiowo, myślę, że bardzo trudne. No pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy byłem na tym Sea-Watchu. I realizowałeś materiał brawurowy zresztą, Niech toną, za który dostałeś Grand Pressa. Tak. Ale w tym samym czasie w domu. No właśnie, w tym samym czasie Marta była w ciąży. No dogadaliśmy się, że w sumie to jest okej, że ja pojadę. I co ciekawe, operator bardzo dobry, Kamil Mończyk, z którym wtedy byłem. Jego dziewczyna Alicja też była w ciąży, trochę bardziej zaawansowanej. Więc my dwóch facetów z kobietami w ciąży pojechaliśmy na statek Sea-Watch. Poleciliśmy na Gibraltar, skąd ten statek wypływał, z taką misją, że za 3 tygodnie właściwie wrócimy. Czyli obiecaliśmy, że wrócimy na święta. W międzyczasie dopłynęliśmy do wybrzeży Libii. Tam udało się wyłowić 32 bądź 33 osoby. Które próbowały pokonać Morze Śródziemne na łódkach, na pontonach. No i nagle się okazuje, że znajdujemy się w centrum jakiegoś takiego politycznego konfliktu, zamieszania. Mamy zakaz wpłynięcia, zbliżania się na mniej niż 30 mil morskich od brzegu. Mamy zakaz, nie możemy dopłynąć ani na Maltę, ani na Lampedusę, nie możemy dopłynąć nigdzie. Nasz kapitan cudowny tak tym statkiem steruje, że my tak pływamy tam i z powrotem. Jest końcówka grudnia, zbliżają się święta. No i Marta dzwoni i mówi, że była na jakichś tam badaniach i okazało się, że to dziecko nasze jest chore bardzo. Prawdopodobnie nie urodzi się żywe. Że ma na wierzchu wnętrzności, że ta ciąża się nie może udać, nie może się skończyć dobrze. No i jest oczywiście rozpieprzona tym zupełnie. I ja jestem na tym statku i czuję się trochę bezsilny, bo mogę stanąć na głowie, ale nie wiem, nie zmuszę włoskiego rządu Matteo Salviniego ani Straży Granicznej, żeby nam pozwoliła się zbliżyć do tego brzegu. Nie możemy złamać przepisów. Dzwonimy sobie tam, jest jakiś internet na tym statku, dzwonimy, płaczemy, zastanawiamy się, co można zrobić. Święta. Jestem na statku. Marta jest sama. Jeśli w międzyczasie robię materiały. To znaczy, wiedząc, że to wszystko się dzieje, ja robię materiały. No, faktów, robię jakieś wejścia, opowiadam o tym wszystkim i tak dalej. Gdzie też naprawdę trzeba wyłączyć, naprawdę mocno się ubrać w kurtkę reportera i gdzieś tam odłożyć na bok to co się dzieje naprawdę ważnego w życiu. No, ale robi się coraz trudniej, naprawdę. I jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że w jakimś momencie mój ówczesny szef Adam Pieczyński wkurzył się i mówi, kurwa mać, nie wiem jak to zrobimy, ale chcę, żeby Wojtek wrócił. Jakiś taki statek wypływa, duży, który kosztował dużo kasy, wypływa te 30 mil morskich od brzegu. Jest straszny sztorm. Pamiętam, że całą noc nie śpimy z tym Kamilem, bo jest taki sztorm, że nas tam po prostu buja w tych kajutach, tam są takie łóżka, żeby nie spać z nich i tak nas po prostu buja, bo są gigantyczne fale. No i znowu, statek, który po nas wypływa, nie może
zbliżyć się na mniej niż milę morską od nas. Bo taka jest zgoda tej straży przybrzeżnej, że on musi być milę morską. To jest daleko, to jest tam prawie 2 kilometry. No i kapitan statku mówi, słuchajcie chłopaki, wiemy, że jest ta akcja, że wy chcecie się z tego statku ewakuować. Ja nie zaryzykuję waszego życia, ani Robina, który ma z wami popłynąć. Całą noc patrzymy, czy te fale się zmniejszą, bo wydaje się całą noc, że to będzie niemożliwe. Udaje się. Więc pakujemy nasze sprzęty w jakieś takie worki foliowe, w jakieś takie różne... żeby to tego nie zalała ta woda morska, bo mamy tam wszystkie karty, wszystkie nasze nagrania i to wszystko, z czego później montowaliśmy ten materiał, to po prostu tak trzymamy na tym pontonie i, no i ten ponton opuszczamy na tą wodę. Fale są po prostu takie. My płyniemy tą milę morską. Ja to jest jedna z, to było jedno z straszniejszych momentów w ogóle w moim życiu. Fale są takie, że one się zalewają na ten ponton, gdzieś tu przez kołnierz woda wpływa i tak dalej. My trzymamy te kamery z Kamilem. W końcu nam się udaje dopłynąć do tego statku. Tam są jacyś faceci, którzy mówią, dobrze, to pokażcie wasze paszporty. Mówimy, no nie mamy jak pokazać paszportu, jesteśmy cali mokrzy, nie wiemy, gdzie są te paszporty, ale tam recytujemy im jakieś swoje PESEL-e czy jakieś tam numery, bo oni cały czas podejrzewali, że może to jest jakaś akcja, że może jednak ci migranci, że może my jednak będąc na tym Sea-Watchu chcemy jakoś oszukać. W każdym razie trafiamy na statek, no, poprzepływamy tym statkiem na Maltę, no i udaje się przylecieć do Warszawy w Sylwestra. Późno wieczorem przylatujemy do Warszawy, jedziemy do Wrocławia po to, żeby się przekonać już chwilę później, że temu chłopczykowi naszemu przestało bić serce, bo kolejne to badanie pokazuje, że ten chłopczyk zmarł po prostu. Ale jesteśmy już razem też wtedy. I to było, cholernie trudne, ale też myślę sobie, że ja miałem te wszystkie przygody, a Marta była po prostu, czekała na mnie i była w domu. I myślę, że to jak sobie myślę o takich momentach, kiedy jednak mimo wszystko powinienem być gdzie indziej niż byłem, to myślę sobie o tym momencie. A z drugiej strony, no, strata dziecka to też jest taki temat, o którym myślę, że warto mówić. I co to znaczy? Dla rodziny, też dla faceta. I myślę sobie jeszcze, że jest naprawdę dużo do zrobienia, jeśli chodzi o to, co się dzieje w szpitalach i w jaki sposób traktowane są kobiety, które trafiają na oddziały położnicze po to, żeby, mówiąc wprost, urodzić martwe dziecko, bo to naprawdę pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia. Na przykład jak masz urodzić martwe dziecko, nie jest chyba najfajniej, jak obok ciebie jest druga dziewczyna, która ma tam podtrzymanie ciąży i 5 razy dziennie KTG słucha, jak bije serce tego jej dziecka. Myślę, że nie jest strasznie fajnie, jak masz urodzić dziecko i zostajesz tym zupełnie sama, dostajesz jakąś tabletkę na wywołanie porodu i masz sobie z tym sama poradzić gdzieś, nie wiem, w kiblu. Urodzić to dziecko, a potem włożyć je do takiego pojemnika plastikowego, jak, nie wiem, na zupkę chińską i oddać do badania. Nie masz w tym lekarza, pielęgniarki, nikogo. Myślę, że to nie jest do końca taki stan rzeczy, którego moglibyśmy oczekiwać od Polskiej Służby Zdrowia w XXI wieku. To jest dosyć powszechny też temat tego, że ciąże nie wszystkie się udają. Myślę, że te dziewczyny po prostu czasem zbierają te płody, czy te swoje dzieci z tych kafelek takich białych i wkładają w te pojemniki i chcą o tym zapomnieć do końca życia. I nawet na tyle to jest dla nich traumatyczne przeżycie, że nawet najbliższym o tym nie mówią, albo nie chcą się z tym dzielić, ale to gdzieś tam jest. I muszę powiedzieć, że rzeczy, które mnie wkurwiają, to jest taka rzecz, która naprawdę mnie wkurwia. I myślę sobie, że jeśli coś jest ważnego do zrobienia i co ja chciałbym też zrobić,
i do czego jakoś pomału dojrzewam, to coś zrobić z tym tematem. Chciałbym zaapelować do zakładów pogrzebowych, które zajmują się takimi sprawami, że ktoś stracił dziecko, że nie jest najlepszym pomysłem, żeby proponować rodzicom, że wyślą przesyłką kurierską to ciało tego dziecka, bo jak rodzic coś takiego słyszy, to nie jest to jakieś super fajne dla niego. Więc wracając do tych momentów, kiedy myślę, że warto byłoby być gdzie indziej, no to jest jeszcze taki drugi moment, który gdzieś mocno mi w pamięci utkwił. To jest mniej traumatyczne trochę. Udało się zajść w ciążę jeszcze raz i data porodu to miało być maj 2020 roku. Po drodze zaczęła się pandemia. Ja tak jak zwykle gdzieś jeżdżę i coś robię, to tym razem siedziałem na dupie przez dobre 2 miesiące. To znaczy coś robiłem, ale stacjonarnie, w domu i tak dalej, więc śniadanka, obiadki na tarasie, zdalna praca od czasu do czasu. Ja tylko jakieś takie covidowe, tam właśnie tematy, o co chodzi z tym covidem, badania i tak dalej. W 8 miesiącu ciąży nagle zadzwonił do mnie wydawca faktów i mówi: Wojtek, słuchaj, bo cały czas jest ten pożar tego Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam się pali, nie potrafią sobie z tym poradzić i tak dalej. To jest taki trochę twój temat, może byś, wiesz, co na to, żeby pojechać. Mówimy, dobra, jedziemy. Nie było gdzie spać, więc wzięliśmy busa, pojechaliśmy. No i całą noc ci strażacy gaszą ten pożar i tak dalej. I spaliśmy przy szkole, bo strażacy z całej Polski przyjechali, żeby ten pożar gasić. I się dowiedzieliśmy, filmowaliśmy w nocy jeszcze, jak strażacy rozkładają tam te swoje karimaty i tak dalej. Taki zbiorowy pożar to nie jest nic dobrego, ale taki zbiorowy wysiłek to jest coś, co na mnie zawsze robi duże wrażenie. No i się okazało, że drugiego dnia można polecieć śmigłowcem, pokazać, jak ten pożar wygląda z powietrza. Mówię, kurde, ale to będzie materiał. No i dzwonię do tego wydawcy, mówię, słuchaj, będzie mega materiał. Mówi, dobra, super, super, to rób. No i wsiadamy do tego śmigłowca i ze śmigłowca widzieliśmy inne śmigłowce, które pobierały wodę tam z takiej kałuży, gdzieś tu, z opusta. No, po prostu dym, ogień, śmigłowce, woda, wszystko się dzieje, gdzieś tam się tego... Ja taki też cały tym podekscytowany. Lądujemy i dzwoni do mnie Marta i mówi: kochanie, chyba odeszły mi wody. Miesiąc przed terminem. Ja myślę sobie, o, super, bo akurat jestem 250 km od domu. W mojej 15-letniej karierze to był jedyny dzień, kiedy obiecałem, że zrobię materiał, de facto go nie zrobiłem. Znaczy rzuciłem wszystko i pojechałem. Szczerze mówiąc, po drodze próbowałem ten materiał jeszcze trochę montować, chociaż jechaliśmy łamiąc wszystkie możliwe przepisy z tego Biebrzańskiego Parku Narodowego do szpitala. No i okazało się, że Janek był jakoś tak bokiem odwrócony. Poza tym miał wrodzone zapalenie płuc. No i po prostu ciach, rach. Marta dotarła do szpitala, decyzja, poród, cesarka. Więc jak ja podjechałem z tą całą swoją ekipą pod szpital, to dostałem już zdjęcie Janka. Takiego świeżo zakrwawionego całego, który darł się i miał takie ciemne włosy. W ogóle trochę przypominał Boba Marleya, mi się wydaje, na tym pierwszym filmie, bo miał takie poskręcane takie dredy, jakby już od razu miał włosy i takie dredy. Był COVID, nie mogłem wejść do tego szpitala. Na pewno w jakimś takim też... jedyne, co byłoby inaczej, no to mógłbym zawieźć Martę do tego szpitala i z tym jakoś tak było mi, że znowu, kurwa, jestem nie tam, gdzie powinienem być. I to jakiś czas mnie tak jakoś dojeżdżało. Dla mnie taki chłopczyk, który się wyłonił z tych płomieni. Tata akurat latał śmigłowcem, on dzisiaj teraz bardzo lubi śmigłowce. Ja w ogóle leciałem
potem jak ten gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały uszkodzone poważnie, to latałem z tymi samymi ludźmi, z którymi wtedy lataliśmy nad tym pożarem. Więc dla mnie to też był taki sentymentalny jakiś taki moment. Też opowiada mi tą historię, że właśnie tego dnia, kiedy się poznaliśmy, to mój syn się urodził. I on oglądał to w telewizji, oglądał fakta, że tata leciał z tym śmigłowcem i w ogóle tak strasznie był podjarany tym, że tata leciał śmigłowcem, że on też by chciał lecieć śmigłowcem i że może w ogóle z tatą tym śmigłowcem i tak dalej. Więc tak sobie myślę, że to naprawdę byłoby fajnie, żebyśmy się tym śmigłowcem przelecieli. No i to jest druga historia, kiedy ja uważam, że powinienem być w innym miejscu, ale już jakoś tak z tym jest mi łatwiej trochę. Czy ja bym coś zrobił inaczej? Nie. Myślę sobie, że różne rzeczy nas spotykają. Znaczy, to, co bym zrobił inaczej, to bym dawał sobie też więcej czasu, żeby trudne rzeczy po prostu przeżyć. Wojtek, coś się dzieje w twoim życiu trudnego. Daj sobie trochę czasu na to. Jakiś tydzień, dwa, a może nawet masz miesiąc, kiedy jest ci źle, albo gorzej ci wszystko idzie, albo ci czegoś nie chce. Były wyt. Nie walcz tym za wszelką cenę. Nie próbuj tego zabić, zagłuszyć tym, że teraz będziesz, nie wiem, jakieś tutaj robił próby uciekania przed tymi różnymi rzeczami, bo czasem jakiś sens można w tym znaleźć po jakimś czasie. To, do czego bym wszystkich zachęcał, to jest to, że jak w świecie wspaniałym, kolorowym, plastikowym, instagramowym, gdzie wszystko jest świetnie, pięknie, cudownie i w ogóle mamy tyle lajków, tyle zajebistych storiesków i wszystkiego, żeby jednak mieć delikatny kontakt z rzeczywistością, która bywa i świetna, i czasem trudna, po pierwsze. A po drugie, jak ona bywa trudna, to żeby mieć trochę takiej uważności na siebie samego i też być dobrym dla samego siebie. Ale to jest wszystko trudne. Trochę wiem, bo trochę mi o tym mówiłaś, jak twój proces twórczy wygląda, ale... Jest bolesny. Jest bardzo bolesny. To znaczy, ja... Nie śpię, nie jem. Myślę tylko o tym. Jest to szalenie eksploatujące. Jakkolwiek to potem świetnie wygląda w telewizji. I pewnie więcej mówimy o tym, co zrobiliśmy, a nie o tym, co nam tak naprawdę grubo nie wyszło. Ile to kosztowało i co po drodze się spieprzyło, no bo tak to jest. Jak ludzie patrzą na ciebie, na mnie, na to, że o, co ona jeździ na końcu świata, bajla, bajla, tu ma takie historie, tu w ogóle tego, on sobie tam też jeździ, robi to, tamto, tu z wszystkim, to się nie widział, czego nie nagrał. A wiemy, że tak czasem bywa i że czasem to jest fajne, ekscytujące i super, a czasem jest też przerąbane. A przede wszystkim najważniejsze jest to, że materiał, oczywiście, że powstaje trochę na zdjęciach, tam gdzie nagrywasz, ale w dużej mierze on powstaje w tym pokoju montażowym, na komputerze montażowym. Tam on powstaje. On powstaje w twojej głowie, gdzie się zastanawiasz, jak to zrobić. Ja się zastanawiam przy każdym z tych cholernych materiałów 70 razy, jaki ma być początek, jakie ma być pierwsze ujęcie. Czasem to wiem. Zdarza się, że na zdjęciach mam swoje wymarzone pierwsze ujęcie i sobie myślę, o, taki tutaj pierwsze. Ewa Ewart, którą wspominałaś, opowiadała, że kiedyś robiła z jakimś tam w dżungli takie, że pierwsze ujęcie ze śmigłowca na dole stoją kolesie i ona tam ląduje, wita się z tym. Mi się czasem też tak zdarza, że mam takie pierwsze ujęcie, że sobie myślę, że to będzie może pierwsze ujęcie, albo że to będzie jakaś taka pierwsza scena, ale potem to robię, montuję, robię 30 prototypów. Mam w ogóle takie, jakieś takie przekonanie, ono jest już takie naprawdę może trochę schizowe, że istnieje takie bóstwo jakiejś takiej kreatywności i bóstwo robienia reportaży i musisz złożyć temu bóstwu ofiarę co najmniej jednej nieprzespanej nocy. Jeśli tego nie zrobisz i powiesz sobie, nie, tym razem będę porządny, przejdę na 8 godzin, będę montował i tak dalej, cholera jasna, próbowałem 100 razy i 100 razy mi się to nie udało. Jeśli bóstwu nie złożę na ołtarzu jednej nieprzespanej nocy, takiej, po której wyjdę o 5 rano i pojadę rowerem, taki w ogóle szczęśliwy i potem jak wypiłem 50 yerba mate, 60
potrójnych espresso i nasłuchałem się jakiejś dziwnej muzyki i zrobiłem 40 tych prototypów, to jak temu bóstwu nie złożę tej ofiary, to nie będzie tego materiału. Nie wiem, czy masz też to. Mm-hmm. To jest bolesny proces. Wiesz, Krzysiek Miller jeździł po świecie robiąc zdjęcia, bo głęboko wierzył, że każde z tych zdjęć zmieni świat. Ostatecznie powstał album z jego zdjęć, fotografie, które nie zmieniły świata. Tak. Sfrustrowany był tym doświadczeniem na tyle, że odebrał sobie życie. I ja się też zastanawiam, czy warto. Czy warto płacić tę cenę? Było wiele momentów, kiedy czułam, że powinnam być w innym miejscu. Ale chyba to, co najgorszego dla siebie zrobiłam, to, że nie dawałam sobie czasu. Że przeskakiwałam z tematu do tematu, że nie miałam takiego okresu, żeby oczyścić głowę. Żeby złapać trochę dystansu. Też mam doświadczenie utraty dziecka. I dlatego ten temat tak we mnie rezonuje. A ja to zabiegałam, zagoniłam, rzuciłam się w wir zajęć. I wróciło to bardzo późno. Po długim czasie wróciło rykoszetem. Bo takie rzeczy zawsze wracają. Więc dziękuję ci za te słowa, które powiedziałeś o tym, żeby być dla siebie dobrym i życzliwym. I żeby dać sobie czas. Dzięki. No, myślałam, że będzie... Wiesz, śmiesznie, miło, lekko. No, wyszło jak zwykle. Dowcipnie. Patrz, tutaj tyle planów. Nie przydały się. Moim i państwa gościem był Wojciech Bojanowski. Człowiek.